Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Damy Wam chwilę czasu, żebyście mogli się połączyć, ustawić sobie dźwięk, technikalia. Tymczasem poczekamy, zobaczymy, kto tu z nami jest. Przywitajcie się na czacie, napiszcie, skąd jesteście, jeżeli macie taką możliwość oczywiście. Was witamy serdecznie. Z tej strony Anna Mitura z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oraz Michał Augustyn, który, moi drodzy, łączy się z nami z Peru. Tak. U Michała jest 8 rano, prawda, Michale? Tak, właśnie. Ale widzę, że piękne słońce za oknem. Słońce, tak. Tutaj niemal codziennie świeci mi słońce. A powiedz, gdzie dokładnie w Peru jesteś? Teraz jestem w miejscowości, która się nazywa Urubamba. I jest niedaleko Cusco, na wschodzie Peru. Okej, czyli góry. W pięknej dolinie, tak. No to jest akurat wysokie dolina. Góry. Otaczają nas z dwóch stron góry, a środkiem doliną płynie rzeka. Super. Byłam w Cusco kiedyś, wspaniałe muzeum tam jest, sztuki inkaskiej, polecam. Byłem, znam, dzięki. Byłeś już, znasz, wspaniałe. W ogóle Cusco jest przepiękne. Machu Picchu tak. Też, chociaż nie jest łatwo się do niego dostać. No, mi się jeszcze nie udało. Trzymam kciuki, żeby ci się udało, bo myślę, że mimo, że jest to bardzo skomercjalizowane miejsce, to jednak warto, robi wrażenie. Gniezno, Suwałki, witajcie. Tajkowo widzę, na czacie już się z nami witacie, to wspaniałe. Biała Podlaska jest z nami. Prabuty. O, oh, wow. Kosto Młoty. Moja rodzinna Piła. Piła, wspaniale, ja byłam w Piłie. W Pile też, bardzo ładne miasto. Piękny park ostatnio właśnie tam. Znaczy ostatnio, jak ostatnio już byłam dawno, ale zachwycałam się parkiem. Rumia, Siedlce, Czermin, Opole. Proszę, jak Polska długa i szeroka, są z nami drużyny z bardzo różnych miejsc. Witamy Was serdecznie. Będziemy już oficjalnie zaczynać. Dzień dobry, ja się nazywam Anna Mitura, reprezentuję Centrum Edukacji Obywatelskiej. Spotykamy się na webinarium podsumowującym Festiwal Internetowy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Dzisiaj mamy 17 listopada, czyli ostatni dzień festiwalu. Jesteście już po sesji różnych webinariów na tematy właśnie związane z edukacją globalną oraz po grze, znaczy nie tyle po grze, tylko jeszcze niektórzy z Was w trakcie zmagań z grą Świat w Szkole, Szkoła w Świecie. Na Padletach dzielicie się z nami zadaniami. Bardzo Wam dziękujemy za aktywność, za zaangażowanie. Za chwilę oddam głos Michałowi, który opowie o sobie więcej i podsumuje właśnie ten Tydzień Edukacji Globalnej 2022. Ja z kolei się wyłączę i będę Wam odpowiadać na czacie na pytania. Zachęcam, jeżeli jeszcze jakieś będą pytania czy jakieś komentarze, to zachęcamy, żeby właśnie wpisywać na czat. No i tyle ode mnie. Michał, oddaję Ci głos. Dziękuję Ci, Anno. Witam Was wszystkich serdecznie. Jestem Michał Augustyn. I zajmowałem się w Warszawie wieloma rzeczami, których nie będę opowiadał tutaj o wszystkich, ale jedną z takich moich głównych pasji i prac tam były ogrody społecznościowe. Założyłem kilka ogrodów społecznościowych. To są takie miejsca, w których ludzie gromadzą się, żeby uprawiać wspólnie warzywa, owoce, zioła i żeby tworzyć społeczność w mieście. Więc jest to dość taka typowa forma, bo miasta raczej się w dodatku kojarzą z ogrodami. Jeśli już to tam biegłem, a ogrody społecznościowe to jest trochę nowinka, ale myślę, że bardzo potrzebna. Zresztą wrócę do tego tematu. Pomyłam trochę o naszym ogrodzie warszawskim. No a teraz chciałbym już, nie zwlekając dłużej, przejść do podsumowania niesamowitego tygodnia, w którym braliście udział. Bardzo, nie wiem jak to dla Was, ale dla mnie to było bardzo intensywne życie i to nie tylko dlatego, że pracowałem nad tymi padletami, montując je w nocy,
ze względu na różnicę czasu między Polską a Peru. Więc zobaczcie, jeśli wygląda trochę niewyspanego. Chciałbym wybrać kilka takich rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Oczywiście no, tych prac było bardzo dużo i były bardzo ciekawe i różnorodne. I miałem poczucie, że no, to naprawdę dużo pracy w to wróciliście i serca. To jest akurat odpowiedź na pytanie, na dwa pytania. Jak sprawić, żeby czuć się u siebie w domu? I jak sprawić, żeby inna osoba czuła się u siebie w domu? No i co mi się podoba, co mi się podoba w tej pracy, to nie tylko forma, bardzo, bardzo przyjemna dla oka, ale też to, że uchwyciła istotę tego, czym jest dom. I że dom to jest tak naprawdę, to jest jakiś proces, który jakiś zmienia się, tak? To jest, nie jest tylko struktura martwa, która sobie stoi, ale przede wszystkim jest to, co się w domu robi, żeby mu było przyjemnie i żeby każdy czuł się tam komfortowo. I to, co mi się wydaje bardzo ważne, to właśnie ta otwartość na ludzi z zewnątrz. Tak? Każdy może sprawić, żeby dom, który ma, był otwarty i przyjazny. Dokładnie tak jak tu. Były memy. Były memy i brałem mem głosu. No tak. Niestety taki spacer może się przydarzyć, zwłaszcza w mieście, gdzie intensywny rozwój sprawia, że przestrzeń czasami zmienia swoje przeznaczenie w niezaskakujący sposób. Tak jak na przykład w Warszawie, gdzie w lesie na Bemowie może rzeczywiście powstać też budynek mieszkalny akurat. Nie życzę wam tego. Życzę wam więcej lasów. Mniej biurowców. Szkoła nad granicami. To jest odpowiedź na ostatnie zadanie. Jaka szkoła powinna być? Jaka czasami jest. Czasami w jakimś stopniu jest. Taka właśnie jak na tym plakacie, czyli deklaracyjna, to jest taka gościnna, politycznie przyjazna i kolorowa, ale zawsze możemy starać się sprawić, żeby te jakości się mocniej przejawiały. I tego wam życzę. Tak, tutaj mamy różne ręki, różnokolorowe kolory wyznaczą. Pewnie wszyscy wiedzą, co jest Ukraina, jest znak tolerancji LGBT i dużo przymiotników. Myślę, że no, każdy by chciał chodzić do tej szkoły. To jest właśnie tak. No i wydaje mi się, że ważne, żeby była solidarna, jak to jest napisane, że solidarność wśród uczniów, między uczniami i nauczycielami jest bardzo ważną rzeczą do tego powoda. Niesamowicie dla mnie ciekawym zadaniem było to o emocjach, o przepracowywaniu emocji. I tutaj co mi się podoba pomysł na zwizualizowanie tego, co czujecie, to chyba wszyscy czujemy w związku z sytuacją na świecie, a zwłaszcza w Ukrainie, to wschodnią naszą granicą. I to jest naturalne, że te emocje się pojawiają. I wydaje mi się, że ich nazwanie i że zaopiekowanie się nimi może przynieść ulgę i może też nam pozwolić jakoś wyjść trochę po te pierwsze emocje i jakby przekuć je w działanie, konstruktywne działanie, działanie na rzecz uchodźców, działania pomocowe i też no, życzliwość w ogóle, w opiekę, tak? Wszystko to, co jest przeciwieństwem wojny, bo to od nas zależy, jak
punkty losu świata, jak od każdego z nas, od codziennych wyborów, od tego, że wybieramy świadomie życie w zgodzie z innymi, życzliwość, miłość, czy raczej dajemy się właśnie tym pierwotnym emocjom, które mogą nas wejść na manowce. Teraz chciałbym przeczytać kilka kawałków wierszy, które jakoś do mnie trafiły. Szczególnie. I to jest tutaj. Tak, więc czytam ten wiersz. Wiosną świat się budzi. Uwielbiamy ludzi. Cudowna jest natura, wzrok matury. Jeden sarnawia wiórka, dzwonię mikrochmurka, czuję wibracje, odczuwam frustrację, dają mi spokój. Chcę widzieć na świecie pokój. Taki trochę enigmatyczny wiersz, który też jakoś mnie trafił. Już nie jest wesoły. Wierzchły głębie, ten ciepły, bezwietrzny dzień, bez złych myśli. No ale rozumiem, że może być ciężko i zwłaszcza teraz, kiedy się dzieje na świecie rzeczy niepokojących i blisko Polski. Emocje trudne mogą nam przerosić nawet codziennie i mogą być nawet w depresji. Wszystko jest zrozumiałe, ale też wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żebyśmy nie tracili nadziei i pogody ducha i zdolności do śmiechu. I wiary w to, że przed nami gdzieś na horyzoncie, niedaleko, być może, czeka świat pokoju i miłości i współpracy. Już to jest wydarzenie cały ten tydzień był tygodniem globalnej edukacji, to postanowiłem prosić was na małą ucieczkę do Peru, gdzie teraz jestem. I to jest kraj w Ameryce Południowej, na terenie spokojnym. I sąsiadują nim Brazylia, Ekwador, Boliwia. W tym kraju ludność rdzenna, czyli poziom ludności rdzennej, która zamieszkała te obszary, nie tylko Peru, ale też Boliwia i Ekwador. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcie, które zrobiłem na festiwalu takim synkretycznym, łączącym religię chrześcijańską z tradycyjnymi religiami. Przepraszam, Michale, tak. Na chwilę muszę ci przerwać, ale pojawiały się głosy na czacie, że słabo cię słychać. Być może jednak odległość nie pomaga. Jakbyś mógł właśnie może trochę wolniej, trochę wyraźniej mówić, to bardzo nam pomoże. Dobrze, postaram. Dobra. Dzięki, to już nie przeszkadzam. Staram się. No więc są zdjęcia z Peru. To jest przykład składania ofiar dla Pachamamy, czyli jest Quechua, tak się nazywa, Matkę Ziemię. No ale dlaczego wam pokazuję te rzeczy? To jest z kolei spotkanie w organizacji pozarządowej, w której pracowałem, która pomaga społecznościom żyjącym wysoko w górach, w Andach, w bardzo trudnych warunkach. No i właśnie to jest trochę punkt wyjścia, te trudne warunki wysoko w górach, zimno i wietrznie bardzo często. One są podstawą kultury, dla której centralnym pojęciem jest Eini, czyli wzajemność. To jest znak, krzyż andyjski, który zawiera w sobie bardzo dużo znaczeń. Ja tutaj macie oryginalne określenie w języku Quechua i tłumaczenie moje, nie moje. No tak, i to jest właściwie cała filozofia Inków i filozofia kultur andyjskich dzisiaj przedstawiona w takiej graficznej formie, ale ja bym się chciał skupić na Aini, czyli na wzajemności. I to jest złożone pojęcie, bo
Aini jest czasownikiem. Kiedy Aini używam jako czasownika, to znaczy po prostu pomaganie sobie. Ja pomogę dzisiaj tobie, jutro ty pomożesz mi. Cię to tłumaczę. Więc jest to po prostu taka gotowość do tego, żeby wzajemnie się wspierać. To jest bardzo silne. To jest właściwie podstawa życia społecznego, można powiedzieć, w tym regionie. A Aini też jest rzeczownikiem. Jako rzeczownik Aini oznacza, wszystko jest ze sobą połączone. Wszystko w wszechświecie. Ludzie są ze sobą, ludzie ze zwierzętami, ludzie z ziemią jako taką. I właśnie, to znaczy, że dzielimy się między sobą, to mamy, na przykład jedzeniem, to jest bardzo popularne, na przykład jedzenie ze wspólnego talerza, albo dzielenie się posiłkiem i napojami, takimi jak kiczak, to jest popularne, to jest napój ze sfermentowanej kukurydzy, bezalkoholowy. I codzienność życia w Peru to właśnie spotykanie się z taką otwartością i życzliwością, absolutnie bez względu na pochodzenie. To był ważny temat w waszych odpowiedziach, czyli równość i otwartość na migrantów. Muszę wam powiedzieć, że i cały świat może brać przykład Peruńczyków, którzy, przynajmniej tak z moich doświadczeń wynika, mają otwarte serca i naprawdę bardzo chętnie się dzielą. Zgodnie właśnie z tą zasadą Aini. A co? Tak, to jest Aini w trochę szerszym wymiarze, bo tutaj mamy akurat kopalnię soli, swego rodzaju kopalnię soli. Białe poletka to są naprawdę małe stawy, w których sól się suszy. Dla mnie to jest rzeczywiście niesamowity przykład Aini w skali ekosystemowej. To znaczy, to jest taki przykład współpracy człowieka z naturą, bo zwróćcie uwagę, to jest kopalnia, ale jest to piękne miejsce. Kopalnia kojarzy nam się z degradowaniem krajobrazu bardzo często i bardzo często rzeczywiście powodują degradację środowiska, ale tutaj z użyciem słońca, które wysusza te solanki, grawitacji, dzięki której woda spływa niżej, mamy produkcję soli bardzo wysokiej jakości, bogatej w minerały. I tak, no i też pokazuję wam to jako taki przykład dobrej współpracy i ludzi między sobą, ale też ludzi z ziemią. Czuję się, że korzystając z antycznej wiedzy, bo kopalnia pochodzi z czasów Inków, co najmniej możemy tworzyć takie warunki, w których bez użycia jakiejś ciężkiej technologii bardzo prosty i elegancki sposób możemy na przykład produkować sól, ale też inne rzeczy. No i filozofii właśnie nie eksploatacji czy walki z naturą, czy kontroli nad nią, tylko właśnie głębokiej, mądrej współpracy. Teraz przystępuję do trzeciej części mojej prezentacji, której powiem wam nieco o miejscu, które jest bardzo, bardzo drogie mojemu sercu, czyli o ogrodzie społecznościowym Motyka i Słońca, który wspólnie ze znajomymi założyliśmy w 2015 roku, już 7 lat temu, w centrum Warszawy, na osiedlu Jazdów. Osiedlu Jazdów to jest takie miejsce trochę nie miejskiej bajki, a jednak położone właśnie w centrum miasta, między parlamentem a centrum sztuki współczesnej. Miejsce, w którym 27 domków drewnianych stoi i w tych domkach mieszkają ludzie, jedni z nich, a w większości działają różne organizacje pozarządowe. No a poza tym między domkami są ogrody,
Jeden z takich ogrodów to jest właśnie Motyka i Słońce. I to jest zdjęcie stamtąd. To jest przestrzeń, która zaprasza do wspólnej uprawy ziemi ekologicznej z użyciem kompostu, z naszego kompostownika. Bardzo w ogóle zachęcam do zakładania kompostowników w szkołach i zakładania ogrodów, jeśli tylko jest miejsce na to. Zawsze do tego będę zachęcał, bo to jest, wiecie, to jest ogród, wiecie, jak dużo rzeczy w ogrodzie się mieści, jak dużo funkcji może pełnić taka przestrzeń. Więc jest dla nas w Warszawie jest to, ten ogród jest miejscem spotkań, jest miejscem, w którym wspólnie gotujemy rzeczy z ogrodu, które wrosną. I jest to miejsce, w którym się obchodzimy, w którym tworzymy nowe meble albo inne rzeczy. I organizujemy wydarzenia kulturalne, warsztaty. To mówiąc, jest to przestrzeń społeczna. Przestrzeń tworzona przez społeczność. Jest kształtowana właśnie w taki sposób, jak nam się podoba, w miejscu, w którym jesteśmy nie sami, ale z organizacjami pozarządowymi innymi i tak jak mówiłem, z mieszkańcami i razem tworzymy partnerstwo otwartych jazdów. Partnerstwo zarządza przestrzenią, kołkiem przestrzeni miejskiej razem w taki sposób, żeby ona była jak najbardziej dostępna dla mieszkańców i jak najbardziej przyjazna. I chciałbym wam pokazać coś, co jest wizją przyszłości tego miejsca. To jest osiedle jazdów, teraz to 27 roków. Ja wspólnie z moim kolegą Witkiem, grafikiem, stworzyłem taką wizję przyszłości, która mam nadzieję, że się wam spodoba, którą możecie oglądać na ekranach. To jest wizja ekologicznego osiedla, ale to mało powiedziane, bo to jest osiedle w dużej mierze samowystarczalne. I tak właśnie wyobrażam sobie jazdów za 20 parę lat. Jeśli wszystko dobrze pójdzie. Więc mamy tu lokalną produkcję energii, lokalną produkcję żywności i nawet elektrownię szczytowo-pumpową, czyli taką, która gromadzi energię elektryczną poprzez pompowanie wody i różnice poziomów między zbiornikami. I staw rybny i jakby bardzo dużo takich rzeczy, które teraz wydają się kompletnie fantastyczne i właśnie wydają się takim elementem trochę science fiction może, kiedy myślimy o mieście. A mnie się wydaje, że i to też chciałbym się z wami podzielić taką właśnie wizją, wszyscy albo większość z was jest z miasta. Wydaje mi się, że warto też myśleć o tym, jak miasto może ewoluować w taką stronę, którą... Wyobraźcie sobie, że miasto jest tak przyjazne i tak zielone i tak dobrze się wam przebywa, że nie myślicie o tym, żeby jechać na wakacje, na przykład do Peru albo gdzieś nad Morze Śródziemne, albo nad Morze Polskie chociażby. Albo do lasu, żeby się wyrwać chociaż na chwilę z tego tłuku i smogu i tego wszystkiego, co zatruwa nam życie w miastach. Wydaje mi się, że podzielacie moją tą wizję, sądząc po odpowiedziach na zadania i że sami chcielibyście żyć w takim mieście i chcielibyście żyć w mieście, w którym możecie po prostu decydować o tym, jak żyjecie, jak to konsumujecie, w jaki sposób produkujecie energię, jak się uczycie.
Bo szkoła to jest też miejsce, które może się zmieniać i które może Wam służyć w większym stopniu, które Wy możecie kształtować zgodnie z tym, co Was interesuje, zgodnie z tym, jak wyobrażacie sobie świat za 10-20 lat, bo Wy będziecie żyć w tym świecie. Więc macie pełne prawo do tego, żeby wyrównać się od budować lepszy świat. Taki, jest i pokój, i dobrobyt, i więcej autentycznej demokracji. Ludzie, taki świat, w którym ludzie naprawdę decydują, co się dzieje w ich otoczeniu, na co są wydawane pieniądze. I tego Wam z całego serca życzę Wam odwagi. Odwagi i wiary w to, że może się udać i że wbrew apokaliptycznym nastrojom, które się pojawiają, są dość powszechne dzisiaj, że możemy uwierzyć w świat lepszy i go własnymi rękami zbudować. Mam nadzieję, że było mnie słychać i że ta prezentacja Wam, przyniosła coś cennego. Pozwolę się na dźwięk. Jeśli macie jakieś pytania może, tutaj też otwieram czat i czytam. No właśnie. Czytam, że czytam osadzeniu drzew wiśni, o kwiatach. Bardzo mnie to cieszy, że wszystko się zazieleniają i że coraz właśnie, że jest w ogóle taka potrzeba właśnie potrzeba projektowania i zakładania ogrodów przedszkolnych, jak tam takie ogrody naprawdę mogą być na przykład źródłem produktów dla stołówki. Pisaliście o tym, skąd pochodzą produkty, że jakieś tam jabłka, chile, niedaleko Peru. A przecież możemy wysadzić jabłkę i zrywać jabłkę, a mieć je za darmo. Ile z widzieniem krajów? A to jest bardzo dobre pytanie. Słyszałem to pytanie wczoraj, liczyłem, wyszło mi, że około 20. I też bardzo zachęcam Was do tego, żeby otworzyć się na podróżowanie i wcale nie musi kosztować dużo. Nie musi to być drogie. Warto podróżować, bo to naprawdę otwiera umysł. Takie długie podróże. Takie podróże, w której trochę się nawet czuć zagubieni. Takiej niezaplanowanej. To są moje ulubione podróże. To możemy wrócić do kraju, który kochamy, do Polski na przykład. Tam dzielić się naszymi doświadczeniami. Jakim środkiem transportu podróżowałem? No, właściwie wszystkimi środkami transportu, jakie można sobie tylko wyobrazić. Tym niestety i samolotem, ale staram się ograniczać jak mogę. Więc tak. Co ze śladem węglowym? No. Słusznie mnie pytujecie. Ślad węglowy. Transport na pewno jest ważną częścią tego śladu węglowego, ale nie jedyną. Ale nie jedyną, więc ponieważ podróżuję, korzystam z różnych środków transportu, to staram się ograniczać konsumpcję w innych sferach. No i w ogóle
ważne jest to, żeby pamiętając o tym, że tak, musimy się ograniczać i że naprawdę nie możemy jako ludzkość, zwłaszcza mieszkańcy krajów bogatych, Polska do takich należy, nie możemy konsumować. Ale wydaje mi się, że też ważne jest to, żebyśmy nie zapominali o tym, jak wiele możemy wnieść, jak wiele możemy zmienić w świecie, że człowiek jest też pozytywną siłą zmiany. Możemy właśnie tworzyć ekosystemy, wzbogacać je, sadzić drzewa, gdzie występuje erozja i wycennienie. Możemy w jakiś sposób ograniczać konsumpcję. No dobrze. Na przykład od wielu, wielu lat nie jem mięsa, prawie. Bardzo rzadko mi się to zdarza. I to już jest jakiś plus. No i też zachęcam innych do ograniczenia. Nie do tego, żeby absolutnie nigdy w życiu fanatycznie trzymać się tylko i wyłącznie diety wegańskiej na przykład, ale żeby najmniej starać się ograniczyć. Poza tym założyłem w życiu kilka ogrodów i to jest, wychodzi właśnie poza tę logikę ograniczenia. To jest ona bliska, to wydaje mi się, że przyniesie jest właśnie tworzenie. Tworzenie sposobów, tworzenie rozwiązań, które pozwalają nam konsumować mądrzej i mniej. Więc ogrody na pewno są jakimś rozwiązaniem i lokalna produkcja w ogóle. Nie tylko właśnie, nie tylko musimy myśleć od strony konsumpcji, ale też od strony produkcji. Więc ja namiętnie produkuję na przykład kombucze albo kefir wodny, to są napoje. Można w domu łatwo zrobić, zamiast kupować na czy coś takiego. No i zachęcam bardzo do powrotu do takiego czystszego życia. A pytanie o projekt. Podobał się projekt. No właśnie, ja przyznam szczerze, że nie zdążyłem zapoznać się ze wszystkimi projektami, bo było ich bardzo dużo. Tak, no, po prostu aż się w głowie kręci ile. Ale generalnie mam pozytywne wrażenia i cieszy mnie to, że wielu z was się zaangażowało w tą pracę i że tak rozumiecie doskonale, to jest teraz ważne w świecie. No właśnie, 160 zespołów, to jest niesamowita siła, też siła kreatywności. I cieszy mnie to, że tak odważnie podeszliście do swoich zadań. I z taką pasją. I też przy okazji muszę powiedzieć, że wiele się nauczyłem od was na przykład o gatunkach inwazyjnych. W ogóle super fascynującym tematem. I dowiedziałem się o tym, jakie są wasze marzenia w tej szkole, jak wyobrażacie sobie waszych marzeń i to wszystko jest mi bardzo bliskie. Z całego serca odwrócę tego, żebyście trafili budować lepszy świat dla ciebie, dla twoich dzieci i dla moich dzieci. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania o na przykład o Peru albo o zadania, które wykonaliście, to zapraszam do zadawania.
Tak. Widzę, panie Tolesz. Co według pana jest teraz najważniejsze, aby robić? To jest najważniejsze. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby zobaczyć przestrzeń wokół siebie i skupić się na lokalnych działaniach. I żeby rozwijać lokalne potencjały, bo każde sąsiedztwo, każde osiedle, każde miasto, miasteczko ma jakiś mocny punkt. I warto od tego zacząć, żeby zobaczyć, co jest dobrego. I starać się na tym budować i ulepszać to i podniecać i też zmieniać otoczenie wokół siebie, zauważać różne potrzeby niespełnione i zastanawiać się, w jaki sposób to zaspokoić, no bo jest tyle rzeczy do zrobienia, w kwestii na przykład energii odnawialnej albo żywności, że dziwne wydaje się, że pewne rzeczy się nie dzieją, można zastanowić się dlaczego, tak? Dlaczego gospodarka, w której żyjemy, promuje na przykład produkcję śmieciowej żywności, a nie bardzo wynagradza pracę na rzecz społeczności, sprzątanie, czy cykling, czy inne pożyteczne opieka nad starszymi. Wszystko jest bardzo dziwne, jak się zastanowić i no i tak, nie wiadomo od tego zacząć, bo trudno sobie wyobrazić nagle zmiany całej gospodarki od tak, na taką, która wynagradzała użyteczną pracę, co wydaje się no raczej zdroworozsądkowe. To, co możemy zrobić, to zobaczyć, jakie zasoby lokalne mamy, jak możemy je wykorzystać. I tutaj mam na myśli oczywiście no nie tylko materialne zasoby, ale przede wszystkim co? Czas i pomysły. I Kasia stwierdziła, że mam obecnego wąsa. Robi się ciekawie na czacie. Wracam do czatu. Świnka morska została spróbowana. Chyba należy się wszystkim słowo wyjaśnienia. Rzeczywiście w Peru świnki morskie są zjadane. Nie są słodkimi zwierzątkami domowymi, ale ludzie znają tutaj ich smak. No ja nie. Nie próbowałem świnki morskiej, trochę nie potrafiłbym chyba pełknąć, ale wbrew pozorom to jest z punktu widzenia ekologii, to nie jest najgorszy wybór. Te świnki morskie są hodowane w różnych miejscach, raczej w dobrych warunkach i na przykład jak się żyje na wysokości 4000 metrów kwadratowych, a na tej wysokości trudno jest uprawiać rośliny. Rosną ziemniaki. Ziemniaki pochodzą z Ameryki Południowej, może nie wszyscy o tym wiedzą. Trudno jest oprzeć całą dietę na ziemniakach, więc świnki morskie są źródłem żelaza i wybawieniem dla tych społeczności. Ja akurat pracowałem w organizacji pozarządowej, która budowała specjalne schronienia do tych świnek morskich, ale też szklarnie, w których można hodować warzywa. Tak. Świetne pomysły się pojawiają, szkoły chcą ze sobą współpracować. Mam wrażenie, że potencjał nawet takiego łączenia się poprzez internet jest ogromny i niewykorzystany w Polsce. Przecież jest taka energia i interakcja też widziałem między klasami, między szkołami, że podobno byłoby to zmarnować. Zgadzam się z Anną, że współpraca między szkołą to jest świetna pomysł w przyszłość. I wszystko da się zorganizować.
No dobra. U mnie jest 8:41. Przede mną cały dzień. Przed wami nadzieję piękne jesienne popołudnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i życzę wam inspirujących przeżyć szkolnych i pozaszkolnych dużo energii do zmiany świata. Tak, Michał, bardzo dziękujemy za ten czas spędzony wspólnie między Polską a Peru. Cieszę się, że łączę, mimo że chwilami przerywało, jednak pozwoliło nam na te rozmowy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, jak Polska długa i szeroka, że byliście z nami, że zmagaliście się na tych padletach. Zachęcamy też, żebyście poczytali wpisy innych drużyn. A propos właśnie tego tematu współpracy międzyszkolnej, pierwszy krok to się poznać, tak? Zobaczyć, co robią inni, co ciekawego, nie wiem, jakie mają pomysły, kim są. Tam dużo jest informacji o was, także zachęcamy, zwłaszcza, że te padlety nie będą tam długoterminowo czynne, tylko one będą przez jeszcze jakiś czas czynne, być może jutro, ale będziemy docelowo je zamykać, dlatego że jest tam też dużo takich no, informacji, których nie chcemy na stałe trzymać w formie publicznej. Także jeszcze raz Michale dziękuję, dziękuję wszystkim uczestnikom, zapraszamy też za rok i wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Do widzenia. Zdrowia.